komórki, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj znowu zastanawiam mojego Makusia. Oczywiście z nami podpięty nasz opryskiwacz. Lecimy sobie dzisiaj na pole rzepaku odmiany Onka od firmy Top Nashona. Lecimy, bo w pierwszym vlogu co pryskałem, rozlewałem RSM na rzepak za domem. To wieczorem popadało dosyć mocno. Półtora dnia przerwy, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że rzepak nie jest za duży, żeby go nie popalić. I czy w ogóle pójdzie wszędzie wyjechać, bo tam są też takie dołki. Zobaczcie, tutaj jadę przez taki las. Wszystko pozalewane. Wszędzie woda stoi. 11 km na pole, trochę kawałek jest. Ale jedziemy już, prawie pół drogi za nami. Romeo z tyłu jedzie też ze wsparciem, z liną, dużym nadkornikiem. I w razie W to wyciągnie mnie i ma przez z tyłu przyczepę zahaczoną. I w jeździe też trzymał zery RSM-u. Potem jeszcze mamy trochę zboża obok, żeby to zaraz opierdzielić za jednym wyjazdem. Będzie odfajkowane. Zobaczcie, tu wszędzie woda. Widzimy się na polu. Pokażę wam, jaką rzepak się trzyma na polu i jak to wszystko wygląda. No i dobra, mordki, lejemy na ten rzepak. Rzepak już pokazuje niedobory. Są miejsca lepsze, są miejsca gorsze. Lejemy ostro. Nie nagrałem wam początku, bo kurde, jak zajechałem, to zaraz miałem awarię, bo taki wąż mi strzelił tam przy opryskiwaczu i musiałem go zmieniać. Ręce upierdzielone, kamery się nie chciało wyciągać. Kapusta dosyć ładna jest. Zobaczymy, co z tego będzie, zobaczcie. Po górkach glinianych, bo są takie miejsca, że jest słabszy. Gorsze wschody były. O, zobaczcie, tutaj jest taki trochę rzadszy. Szczerze powiem wam, myślałem, że jest większy. Nawet lepiej, go tak nie popali za mocno. Wiadomo, ten RSM powinien być praktycznie 2 tygodnie do tyłu już wylany, no ale warunki były jakie były, co chwilę padało. Tutaj w ogóle po tych dołkach woda stała. A teraz objechałem sobie raz w koło i idzie elegancko. Odmiana Onka, odmiana populacyjna, nie żadna hybryda. Zobaczymy, będziemy obserwować to pole przez cały rok. Jak będę miał okazję, to będę wam tutaj nagrywał vlogi i będziecie na bieżąco. Dobra, przesunąłem, pokażę wam, jak to wygląda na polu. Wiadomo, już niedobory są pokazane. Ślinki. Bym powiedział, że w bardzo dobrym stanie. Tutaj już widać puszczę pąk. O, zobaczcie. I oczywiście będą ciepłe dni, trzeba będzie znowu już wystawić sobie kontrolki na pole. Obserwować sobie naloty szkodników. Korzenik fajny. Roślinka zdrowa. Oczywiście będziemy tutaj stosować sobie grzybówki. Tak samo jak i regulatory wzrostu. A wszystko od firmy. Stosujemy w tym roku od firmy Was Polska, więc będzie się działo w tym roku. Dobra, lecimy dalej z tematem. Jest taki clean. Ja też pamiętam, jak szedłem do podołkach, gdzie woda stała, trochę mniejszy, ale jest. Nie wygnił, to jest pusty sukces, jak to się mówi. Luks robota, co będę dużo gadał. Oby to szlif i oby był kurde po 5000 za tonę. O, i zobaczcie, też są takie miejsca, bo tutaj jest na tej połowie pola bardziej żyzna gleba. I widzicie, gdzie bardziej glina, były gorsze schody. A po dołku zobaczcie. Jest. No, obsada jest, tylko wiadomo, mniejsze liście ma. Zostały mi dwie ścieżki i finito. Wtedy przejeżdżam tam obok mam żyto.
i po robocie, jak to się mówi. Romeo też ma dzisiaj, kurde, awarię, bo tu przyjechał, stoi tutaj obok u sąsiada i przed przyjechał, to miał mało powietrza w kole przyczepie. Co się okazało, chcieli dopompować dziura w kole, nie? Dosyćcie. Jak nie urok, to sraczka. Jak to mówią do obiadu, wszystko dobrze szło. No i dobra, mordki, ja tu przyjechałem teraz sobie na żyto. Rzepak mam odfajkowany. Myślę, że vlog się spodobał. Powiem wam, że teraz ostatnio jest tak zimno. W nocy jest na minusie. W dzień ze 3-4 stopnie na plusie tylko. By się przydało już, kurde, coś ciepłego, nie? To by wszystko ładnie w oczach rosło. I powiem tak, mam nadzieję, że vlog się spodobał. Widzimy się w następnym, myślę, że w następnym coś innego wam nagram, bo ciągle tylko RSM, RSM, tak, takie przynudzanie troszkę można powiedzieć. No i co? Widzimy się na protestach. No i zobaczcie, taki bonus na koniec teraz, jestem na życie. Uwaga, uwaga, i stoję. Stoję jak ciul, walczyłem dosyć mocno. Tu widać na dole jest twardo, no ale błoto jest totalne. Nie było w ogóle widać, że tu jest błoto. Tam dalej woda stoi. Wydawało się, że jest wyżej. A dupa. Zobaczcie, z góry jest to ciapa. Cipi, cipi, ciapa, ciapa. Lubi, lubi. No nic, Romeo już siedzie z liną. Zaraz mnie wyciągnie. Też tutaj zobaczcie, wszystkie dołki, woda stoi. Co zapchane, czy cholera wie. Zostało mi tutaj do granicy, jadę tam na pszenicę. Tam też jest zalane, to można, kurde, zawody w kajaki robić. Romeo jedzie dużym makusiem. Zaraz podepniemy linę i wyciągamy. I zobaczcie, taki miał... Skończyłem nagrywać vloga z rzepaku, a tu kręcimy dalej praktycznie. Mówię, kamerę mam, to wam pokażę. Jak to się wszystko dzieje tutaj. Tutaj zobaczcie, tu już jest pod górkę lekko. Mówię, tak tu na skos przejadę, bo te dołki wszystkie, wiadomo, trzeba ominąć. A to dupa. No 600 litrów w tym, w opryskiwaczu, a jednak to trochę ciężar już jest. Teraz zobaczymy, jak to pójdzie. Idę teraz na końcówkę. I tak muszę tu w koło z tych obciążników owinąć, szekle założyć. Ojej. Lina dosyć długa, więc makoś będzie stopnął trochę wyżej i nas pociągnie elegancko. Szekle ma? Nie, chyba zabrał, bo na przyczepie była. Wydawało się sucho. Nie, to się nie widać. Ja tak patrzyłem, mówię, co? Się tu wkasz. I do przodu... Ty już wyżej. A, ale to na równo z tym, zobacz, co tu masz. Tu się spod górkę lekko idzie. Tą ścieżką nie przejedziesz. No widzę właśnie. Chyba z góry, żeby to było, nie? Co? Nie wiem. Będziesz musiał zaciągnąć to. Za to ciągnął.
tak to jest, widzicie mordeczki. Zara. O. Dobra. Zobaczymy sobie dwójeczkę. Dwójka, mam dwójkę. Ciągnie jak dzik. Dobra, udało się. Jesteśmy uratowani. Dobra, ściągamy linę i kończymy tego vloga. Nara!